Dzień dobry, witamy was w naszej kuchni. Sawadee kap. Sawadee ka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj chcieliśmy wam ugotować taką super znaną zupę. What's the name of the soup we going to cook today? Tom Kha Kai. Tom Kha Kai. Jest to, tak jak mówiłem, no, znana na całym świecie, naprawdę na całym świecie. Zupa kokosowa z kurczaczkiem. Smaki jak to w tajskiej kuchni, czyli muszą być cztery smaki: słodki, słony, kwaśny, no i ostry. Co? No, przejdziemy może do składników. Co będziemy dzisiaj potrzebować? Będziemy potrzebować tak: cukier. My dzisiaj użyjemy cukru palmowego. Jedną taką dość dużą łyżkę stołową cukru palmowego. Możecie użyć zwykłego oczywiście. Będziemy potrzebować soku z limonki. Tu mamy wyciśnięte 2,5 łyżki stołowej soku z limonki. Oczywiście używamy świeżego soku. Wiadomo, że z żadnych butelek czy tam z jakichś innych takich wynalazków to nie jest to samo. Sos rybny, zamiennik soli. Mleczko kokosowe, no bo jak sama nazwa mówi, zupa kokosowa. Czyli mleko jest ważnym składnikiem. 250 ml mleczka kokosowego. Tak jak zawsze mówię, proszę, znaczy no, sugeruję używać dobrej jakości mleka kokosowego, bo to robi dużą różnicę. No i teraz nasze zioła, czy nasze no, aromatyczne składniki, które nadadzą aromatu tej zupie. Czyli mamy tak, jedną szalotkę pociętą. Niektórzy nie dają szalotki, ale my dajemy. Mamy galangal, to jest taki korzeń, trochę podobny do imbiru, ale no smak nie jest ten sam, czyli nie sugeruję, nie polecam zastępować tego imbirem, bo smak zupy nie będzie taki sam na pewno. Taki ma ten galangal taki zapach, jakbyśmy go, ten plasterek powąchali, to ma taki zapach, no takiej, powiedziałbym, sosny. Taki specyficzny zapaszek sosnowy. Takiego będziemy potrzebowali około 12 takich plasterków, no nie wiem. Jakieś tam 5, może nie 5, 4, 3 mm, takich jak widać, 12 takich plasterków tego korzenia. Będziemy potrzebować trawę cytrynową, lemongrass i lemongrass, lemongrass, baby, lemongrass. Pokażemy wam, jak ją przygotować, czyli pukamy ją tak troszeczkę w nią tak nożem, żeby no troszeczkę ją tak, tak ją opukać, żeby te smaki z niej wyszły. No i tam ją kroimy tam na 3-4 kawałki. Nie wiem tam, na ile ją fa pokroi, na 4. Czyli opukujemy ją, żeby jak najwięcej smaku z niej wyszło. Aha, no tak, bo tą końcówkę ona wyrzuciła, bo końcówki są, no jest w nich najmniej smaku i nie do zupy się nie nadają. Dobre są do zrobienia bulionu. Tajowie robią bulion na właśnie dodając trawy cytrynowej, ale to innym razem. Teraz liście limonki usuwamy łyko, bo łyko nadaje taką troszeczkę goryczkę i proponuję używać no najlepiej świeżych liści, znaczy świeżych, to też są, były zamrożone liście, czyli to nie były, powiedzmy, świeże, ale nie były suszone. Suszone liście, no nie mają tyle smaku w sobie i te mrożone, jak się je rozmrozi, to jednak są o dużo, dużo lepsze. Można sobie kupić paczkę, zamrozić i starczy na długi czas. Tak, czyli tak je też możemy troszeczkę porwać, bo też żeby wydobyć z nich jak najwięcej smaku, tak samo jak z tą trawą cytrynową. Będziemy potrzebować grzyby. Czyli jedna trawa, jej 5, jakieś tam 5-6 liści. Przepraszam, że tak jeszcze się wróciłem. Dobra, grzyby. My tu mamy boczniaki i mamy 150 gram boczniaków. Możemy również użyć na przykład pieczarki. Jak nie mamy boczniaków, mogą być pieczarki. Wiadomo, że tam można zastąpić to i owo. Będziemy potrzebować, no ja mam tutaj takie dwie papryczki pocięte, te większe papryczki, nie te małe, bo w Tajlandii raczej byłyby te tajskie papryczki chili, ale ja
My używamy tych większych, one są trochę takie mniej ostre i jak najbardziej się do tej zupy nadają, bo ta zupa nie powinna być ostra, tylko powinna no, mieć w sobie, jakby to powiedzieć, no, mieć w sobie taką no, lekką ostrość. Czyli po angielsku by było jakby to little bit sharp. O, sharp, czyli taka no, troszeczkę taką wyczuwalną ostrość, ale żeby nie było to jakiś taki dominujący smak. Będziemy potrzebować jakieś trzy, tu mam trzy koktajlowe pomidorki pocięte na ćwiartki. Ja dodaję, my dodajemy również kabaczek. W Tajlandii to no, nie dodaje się raczej do tej zupy kabaczku. My dodajemy, bo lubimy warzywa, a nie zmienia to wielce smaku tej zupy, a warzywa są zdrowe, także jak chcecie, możecie dodać, nie musicie oczywiście. Mamy taki jeden mały taki kabaczek pocięty w kosteczkę. Troszeczkę taką garstkę, albo garść nawet bym powiedział. Garść spring onion, czyli czego? Zapomniałem nazwy. No, szczypiorku oczywiście, szczypiorku. No i kurczaczek nasz, jakieś 250 gram kurczaczka, zamarynowanego w jednej łyżce stołowej sosu rybnego, tak, pociętego w takie paseczki takie dość chude, cienkie paseczki. No i nasz bulion z kurczaka, jakieś 400-450 ml bulionu z kurczaka. Najlepiej jakby bulion był nie był słony. Najlepiej oczywiście jakby był własnej roboty, bo wtedy jest on no, najlepszy. Bo powiem od razu, że no, im lepszy bulion, tym lepsza będzie zupa. No. Jak użyjemy bulion taki z kostki, no to też będzie dobra, no ale wiadomo, że nie będzie taka sama, jakby to był bulion własnej roboty. Ale używamy tego, co mamy. To by były nasze składniki. So Łotwa, we going to cook? Yeah, I'm ready. Okay, fire is ready. To przechodzimy do naszego garnka i gotujemy naszą pyszną zupkę. So what first? Stop. Chicken stock, okay. Bulion z kurczaka. Wlewamy bulion do garnka, no i czekamy aż się zagotuje. Chwilę to potrwa. No, czyli bulion już się nam gotuje. Co teraz, Fa? What next? Chicken, ok. Czyli ten kurczaczek zamarynowany w tej jednej łyżce tego sosu rybnego. Wkładamy. Ok. And now what next? Teraz nasze aromatyczne przyprawy. Czyli kurczaczek i nasze aromatyczne przyprawy. Teraz czekamy, aż się wszystko z powrotem zagotuje. I jak już się będzie gotowało, to z minutkę to gotujemy, aż zaczniemy czuć aromat naszych przypraw. To chwilę potrwa. Ok, widzicie, nasza zupka już się gotuje. Już pachnie, nawet stąd czuję ten zapach tego galangalu i tej trawy cytrynowej. Teraz what next? Proszę. Teraz nasz kabaczek. Jakbyście kabaczka nie mieli, to po prostu opuszczacie tą. Jakbyście nie dodawali, to opuszczacie tą. Opuszczacie go po prostu. No i nie dajecie, tylko przechodzicie do następnego stage, czyli do następnego. O, jeszcze dwa ziarenka zostały. Dobra. Gotuje nam się. Ok.
Teraz nasze mleczko kokosowe. 250 ml mleka kokosowego. Tak, zupka już nam nabiera koloru, jakiego powinna być, bo to w końcu zupa kokosowa będzie. Super. Ach, głodny jestem już bardzo. Się nie mogę doczekać, kiedy będziemy jeść. I can't wait till, you know, we're gonna eat. I'm hungry. Me too. You too, yeah. No i co, czekamy, aż nam się znowu wszystko zacznie gotować. Zupka też się robi dość szybko, no nie wiem, z 10 minut może się to wszystko gotuje i jest gotowe. Czyli ta tajska kuchnia jest taka szybka jest. Wszystkie dania są dość szybkie. Samo gotowanie, bo wiadomo, że chwilę jeszcze zajmuje nam przygotowanie się do gotowania, czyli tak zwany mise en place, mówiąc w języku kucharskim. So what next, fa? Where are you? Okay. Mushroom, okay. Grzyby teraz nam wpadły do zupki. Grzyby te też się szybko gotują, bo są takie cieniutkie. Minutka, dwie i są gotowe. Smell nice. We waiting, yeah? Czekamy, aż się zagotuje. Jedną minutkę. Okej, zupka nam się już gotuje. So what next? Cukier palmowy. Tu była taka dobra łyżka stołowa. Zupa powinna być taka, no, dość słodkawa. Możecie oczywiście dać cukier zwykły. Dwie łyżeczki stołowe, czyli 30 ml, nawet troszeczkę więcej tam było. Soku z limonki. Wawlała. I teraz chyba będzie ostatni składnik naszej zupki, czyli nasz zamiennik soli. Łyżka half, aka połowę łyżki stołowej naszego sosu rybnego, bo już kurczak był zamarnowany w jednej łyżce i nasz bulion dzisiaj, co żeśmy użyli, był trochę słony, to trzeba uważać, żeby nie przesolić, bo trzeba spróbować. Będzie próbowane chyba, tak, ale inną łyżkę widzę będzie wybrała. I? O! Cukier. Cukru mało. Słodko. Zupa powinna być taka słodko-kwaśno-słona, czyli ona dodała jeszcze trochę cukru i widzę, że jeszcze będzie dodawała sosu rybnego. I na koniec dodajemy naszą papryczkę i pomidorki, żeby wyostrzyć troszeczkę ten smak. Jak już mamy nasze trzy smaki, czyli słodki, słony i kwaśny w porządku, to dodajemy na koniec nasze chili. O, teraz będę próbował, uwaga. It's good. I gotujemy to może tak jakąś jedną minutkę, niech ten smak troszeczkę ostry też z tego chili się wydobędzie.
Can I have a little bit more to try, please? Jeszcze bym chciał troszeczkę spróbować, jeżeli można by było. No bo głodny jestem, a widzę, że jest dobre, to... Very good. Bardzo, bardzo świeża, bardzo troszeczkę ostra. Taka słodko, słodko, kwaśno, słona. Ten galangal nadaje jej takiego specyficznego, specyficznego smaku. Naprawdę. No to już chyba gotowe, gotowe. So, ready? We switch. Wyłączamy gaz. Wyłączamy gaz. Jak już zupa tak przestanie się gotować, to dodajemy nasz szczypiorek. Tak, żeby go nie zabić całego tego smaku, tego szczypiorku w tej gorączce. Możemy też szczypiorek dodać na talerzu. Już jak będzie zupa na talerzu, udekorować troszeczkę nasz talerzyk. No super. So what, plate? Yeah. Okay, we're gonna put it on the plate. Będziemy wlewali na talerzyk naszą zupkę. No i oto proszę bardzo. Zupka już na talerzu. Gorąca. Paruje. Tak nasza wygląda dzisiejsza zupka. Tomka Kai. Bardzo znana zupa. Kokosowa z kurczaczkiem. Jest pyszna. Naprawdę polecam. Musicie spróbować w domu. Składniki nie są takie trudne do znalezienia. Można dużo kupić w internecie. Składników sobie zamrozić, jak liście limonki i galangal. Naprawdę można kupić, zamrozić, używać później. Nie ma problemu. So, smacznego! We're going to eat. Yes. So, dziękujemy za dzisiejszą nasze gotowanie. Thank you. Kokun Cup. I zapraszamy ponownie. See you next time. See you next time. Bye bye. Bye bye.